Album jest kontynuacją wystawy, jaką muzeum zorganizowało 1,5 roku temu. Wówczas zaprezentowano po raz pierwszy zdjęcia mieszkańców Chrzanowa pochodzące w dużej mierze z rodzinnych zbiorów. Założono, że mają to być fotografie przedstawiające Chrzanowian wykonane do 1939 roku. Z apelem o przenoszenie tych zdjęć muzeum zwróciło się do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców miasta. Odzew był ogromny. 90 osób użyczyło zdjęcia z rodzinnych albumów. W sumie zebrano ponad 4000 fotografii. Wiele z nich to prawdziwe rarytasy dla muzealników i nie tylko. Miłą niespodzianką był fakt, że od Tila Haberfelda ze Szwajcarii, ostatniego właściciela dóbr chrzanowskich, otrzymaliśmy zdjęcia z połowy XIX wieku, czyli kilkanaście lat po wynalezieniu fotografii, czego tak naprawdę się nie spodziewaliśmy, że uda się do zdjęć, które mają ponad 150 lat dotrzeć. A takim już jakby pokłosiem wydania tego albumu niech będzie fakt, że pani burmistrz pierwszy raz w życiu na oczy zobaczyła swoją ciocię na zdjęciu, gdyż do tej pory żadne zdjęcie u niej w rodzinnym albumie się nie zachowało, a tutaj dzięki temu, że ktoś przyniósł, właśnie mogła pierwszy raz w życiu swoją ciocię, harcerkę, która młodo zmarła przed wojną, zobaczyć. Zainteresowanie wystawą sprawiło, iż muzeum postanowiło wydać także album zawierający najciekawsze fotografie Chrzanowian. Warto wspomnieć, że w zgromadzonych w ten sposób zbiorach są zdjęcia nawet z połowy XIX wieku, czyli zrobione niedługo po tym, jak zaczęto wykonywać pierwsze zdjęcia. Pracownicy muzeum musieli wszystkie te papierowe fotografie przetworzyć na obraz komputerowy. Trzeba też było znaleźć osoby, które mogłyby powiedzieć coś więcej o bohaterach tych fotografii. Wreszcie podjąć decyzję, które z przyniesionych zdjęć znajdą się w albumie. To nie było proste zadanie, bo z kilku tysięcy fotek musiano wybrać tylko 500. Przeżywaliśmy dużo dylematów. Ból serca mamy do dzisiaj, a jak do niektórych zdjęć jeszcze teraz wracamy, to teraz żałujemy, że tego zdjęcia nie wiemy dlaczego nie daliśmy ostatecznie. Ale też było właśnie tak, że czasami bardzo dobre zdjęcia i bardzo fajne względy techniczne zdecydowały, że nie mogły iść do albumu. Jest parę zdjęć o złej jakości, ale było to podyktowane na przykład takimi względami, że od jednej rodziny żydowskiej dostaliśmy 4 zdjęcia i wszystkie w bardzo złym stanie. Uważaliśmy, że przynajmniej jedno zdjęcie od każdej osoby, która dostarczyła zdjęcia, trzeba dać. No więc takie zdjęcia też się trafiają, jest ich nie za dużo, no ale są. Starano się, by album przedstawiał różne dziedziny życia mieszkańców Chrzanowa tamtego czasu. Ostatecznie podzielono go na 10 rozdziałów. Pierwszy dział poświęcony jest ostatnim właścicielom Chrzanowa, czy ziem chrzanowskich. Drugi rozdział jest poświęcony tym, którzy walczyli w powstaniach, walczyli o wolną Polskę i potem o obronę granic i w mundurach w okresie międzywojennym. Jest rozdział poświęcony samorządowi. Najobfitszy jest rozdział poświęcony mieszkańcom Chrzanowa, zdjęcia portretowe, grupowe z imprez, ale są też zdjęcia dotyczące instytucji miejskich, szkolnictwa, szkół patriotyzmu, moglibyśmy powiedzieć, czyli Sokołowi, harcerstwu, Fablokowi, kulturze, życiu religijnemu. Nad powstaniem wydawnictwa pracowali wszyscy pracownicy muzeum. Redaktorem naczelnym albumu jest Marek Szymaszkiewicz. Wydawnictwo ukazało się na Mikołaja. To właśnie w Dniu Patrona Chrzanowa odbyła się promocja tego albumu w dość nietypowym miejscu, bo w centrum handlowym Max. Stwierdziliśmy, że kultura powinna wyjść do ludzi i znaleźć się w tym miejscu, gdzie sporo osób przebywa, szczególnie w Dniu Patrona Miasta Świętego Mikołaja, przed świętami robiąc zakupy. Na promocję albumu Chrzanowianie na starej fotografii przyszli m.in. darczyńcy części zdjęć wykorzystanych w tym wydawnictwie. Znajdziemy w nim nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia mieszkańców i miasta. Są tu też fotografie pozyskane od potomków mieszkańców Chrzanowa wyznania mojżeszowego. Na apel muzeum odpowiedziało 20 takich osób z całego świata. 12 z nich przysłało zdjęcia. Jeśli do tego dołożymy opisy, ładny papier i skład, mamy piękny album mówiący o historii miasta.
Dyrektor muzeum ma nadzieję, że wielu mieszkańców Chrzanowa właśnie taki prezent podaruje bliskim na gwiazdkę. Dlatego w minionym tygodniu album można było kupić na specjalnym stoisku w centrum handlowym Max. Teraz wydawnictwo będzie dostępne w muzeum i zaprzyjaźnionej księgarni przy ulicy Piłsudskiego w Chrzanowie. Cena jednego egzemplarza to 45 zł. Wiadomo już, na co muzeum chciałoby przeznaczyć pozyskane ze sprzedaży środki. Chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć na kolejny album, gdyż zdjęć, które posiadamy, jest ponad 4000. W tym albumie wykorzystaliśmy około 500 zdjęć. Jest szansa, że ta druga część albumu powstanie za 3 lata, a na razie można kupić pierwszą część Chrzanowian na starej fotografii. Zachętą, by po tą książkę sięgnąć, jest też wystawa tych fotografii w galerii handlowej Max w Chrzanowie.